zmierzyć najpierw, nie wiem ile tam jest tej grubości ten pierog. Tu, wiesz, czy tam się do nakrętka założyć na bok? Ale tam musi być nakrętka, nie? A może też być gwint w tym popierdółku, nie? Czekaj, wyjedź ten do końca. Zobaczę, czy jeszcze... Nie wyjedziesz tak. Nie, na ten... Nie wyjedziesz tak. Czemu? Musisz im odpolić i zamoczyć na gwincie, przejechać na stronę. To jest tak, tak ciasno, że nie pojedzie, nie pociągniesz. Nie, ostatnio ciągniesz. Co? Dobra. Co tam jest? No jest nakrętka. Normalno M16? Nie jest. Czy jakieś cudo? Zobacz sobie. Gadka jest od mnie, to się zaraz filmuje przez kamerę, by to widział. Masz normalną nakrętkę? Masz ten... Świeci na tam, na tej, z tej strony. To do dziury, ale nie na ten, tam do dziury. To? To wyżłobione, wiesz? To? Nic nie widzę. Nic nie widzę. Świeci z tej strony. Obok tego. Czytałem, nie? Nie, obok tego. O, popatrz, jaka latarka. No. Co to tam widać? Myszy tam siedzą. Ma ona taki kształt jak ten? Ja nie widzę przez ta kamera to. Ja tak. Taki kształt ma wyżłobiony, jak to jest? No jak taką kamerę, to ja by to widział. Aha, no to dobra, to patrz. Patrz, a po tym... To jak wyjdziemy... Patrz, a po tym mi opowiesz. To jak cofniemy do tyłu... Ma tak, czekaj, bo kable. To jak cofniemy do tyłu... Cofniemy to... Do tyłu... Czekaj... Teraz... Ty możesz sobie zobaczyć lepiej, nie? No. Dlaczego masz, ty mi opowiesz? A zło, jest ten grzybek wyłobiony. Ten tu idzie, nie? No. Później ma ten. Dwa ten, no, na zaczep tu. I jeszcze nakrętkę ma. Czyli to myśl... Ach, to jeszcze wchodzi do tego dolnego popierdółka chyba. A ten dolny się chyba zaczepia tu o ten. No, ale to nie może się o to zaczepiać, bo by się to nie przesuwało. No jest, widzisz, ten jest wyrzut. To trzeba rozkręcić. To trzeba rozkręcić. Jak chcesz, to wypatrosz to. Jak ci się chce jeszcze dzisiaj. To trzeba wypatroszyć, całkiem wyciągnąć. Już nie chcę. Bo ta długość mi jest potrzebna tego, wiesz, jak to jest skonstruowane. No. Bo wtedy ja bym wiedział, na jaką grubość ja mogę tam toczyć i ty. Ale śrubę to sobie zawsze dotkniesz. Jaką śrubę? No tą górną. Ja nie chcę śruby, to jest wałek. To ja będzie tak. Wałek, który z jednej strony ma gwint M16, żeby pasował na tamto, a z drugiej strony ten wałek będzie miał... Na końcu ja wam też to opowiem, jak to wygląda, jak to ma wyglądać. Teraz tu mamy materiał 25. Tu na końcu będzie przetoczony, ma być gwint M16, żeby pasował do tego popierdółka, tak jak tu jest M16. Tam do środka, do chyba do tej nakrętki. Po tym ma wychodzić, ale grubszy, już 22,3. A potem na końcu zaś zrobimy, nie wiem, 20 gwint. Na samym końcu zostawimy. 20 czy coś w tym rodzaju. Tam 16, 20. Zaraz zmierza, jak tu wyglądało. Już będziemy mądrzejsi. Już nie trzeba koła na nowo wymyślać. Jak już ktoś wymyślał, nie? No, tu jest chyba 16 z tego, co widzę. Tak, tu też jest 16. Czyli tu u góry sobie też zostawimy 16. Co, poczekasz jeszcze coś? No, no muszę mieć ta, jak to się nazywa, jak to tam jest w środku. Bo ja, ta długość, ja muszę wiedzieć, ile mam zatoczyć na gwint. I tak to trzeba rozebrać i tak, będziemy musieli to tam skręcić na dole. W każdym bądź razie, ten wałek mogę przelecieć na 20 i tak to zrobimy. W całości od razu. O, tak zrobię, bo to już jest rzecz, którą ja już mogę robić, już. To był normalny gwint, no? To jest normalny M16, tak. To ci wrzucę do sietu, do pierwszej szuflady. No. No. To jest to. Robię tym. A teraz... Aha, bo to tym idzie wyjechać, wiesz? No i po... Trzeba było to tylko wyjechać. Wysunąć to.
Pokażcie, jak to jest. Tak, jak to tam jest skończy, to. A coś ty to się rozkręcił wszystko? To jest inna nakrętka, widzisz? No to jest inna nakrętka. Jest no, jakoś... Trzeba było tylko tym wyjechać, bo ten posuw jest przy. Unaczony do tego. No, już to ten jest ten. Tego już nie poszkodujemy nigdy. Ten jest tu do jest tego, wiesz? Ten jest tu do tego. Tam są otwory na te śruby. Ja. To i tak trzeba wyczyścić, bo jaki tu jest jad. Dobrze, no, że to jest rozebrane. Co? To jest okej. Okay. Czyli ja potrzebuję. Czekaj, już idziemy z suwmiarką. A to jest. To, co mnie teraz interesuje, jak to jest na dole wkręcone. To jest przyspawane. Gówno. To jest gówno. Ja. Czyli tu się odetnie, tu się odetnie. Ja no zobaczę jeszcze, jak wygląda ten gwint. Czekaj sobie, jak zakończę. Bo jak on nie jest, kurde, najgorszy nie jest. Jakby go tak wyczyścił, nie jest najgorszy, Jarek. No, wiesz, o co chodzi? Łatwiznę, nie? Co? Nie, ja nie chcę. No, to wola dotoczyć tu lejka. Wiecie, o co chodzi? Jak to już jest przyspawane i przysmolone i pieron wie co jeszcze, to ja wolę dotoczyć tutaj tulejka i niech se to tak już jest. Tu wystarczy jeszcze nam na górze wystaje tego gwintu na tym kurde klamor i będzie dobre. Tulejka będziemy robić. Po najmniejszej linii oporu zawsze się idzie. Chociaż uwałek już mam naszykowany, ale to nie szkodzi. To się zrobi zaś kiedyś. Się z tego zrobi ta druga rączka tak. Jak się jest z nakiełkiem, to już czekać będzie. Ja się tylko zaznaczę, jak on był mocowany. Co mówię, to pamiętam jeszcze. Jedno od tego, dobra. No i tym optymistycznym akcentem toczenie wałka na dzisiaj zostało zakończone. Z tulejką to ja zobaczę, może wezmę kawałek rurki czy coś, które się da przetoczyć i wytaczakiem może przelecieć, coś się dopasuje. Dobra, będziemy widzieć. Nara.